Mimo że nie lubię walczyć bez kimon, bo uwielbiam kimona, tak się stało, że zobaczyłem całkiem przypadkowo, że jestem dosyć wysoko w rankingu światowym i postanowiłem, że spróbuję powalczyć o to pierwsze miejsce w rankingu. Udało mi się w październiku w tamtym roku po Panamsach, czyli mistrzostwach obydwu Ameryk, zdobyć właśnie to pierwsze miejsce w rankingu IBJJF. Jestem z tego naprawdę bardzo dumny, bo jak zaczynałem to brazylijskie jiu-jitsu, to o takich ludziach, którymi sam się stałem, mogłem wcześniej czytać tylko i wyłącznie w czasopismach i, że tak powiem, podniecać się nimi. A w momencie, kiedy spojrzałem na ten ranking, pomyślałem, że jednak to, co zawsze uważam, że niemożliwe, nie istnieje, jest to prawda. I okazało się, że ja jestem tym człowiekiem, którego prawdopodobnie teraz inni ludzie podziwiają i myślą, że może któregoś razu oni będą tacy jak ja. Jeżeli miałbym powiedzieć o początkach przygody z tym sportem, czyli z brazylijskim jiu-jitsu, musiałbym się cofnąć do roku 1976. Wtedy to moja mama zapisała mnie na treningi judo do szczecińskiej Arkonii, gdzie byłem w kadrze, miałem medale na Mistrzostwach Polski, startowałem w Pucharach Świata juniorskich i seniorskich. No i właśnie na Pucharze Świata w Warszawie, na turnieju warszawskim, rozwaliłem bark. Za szybko chciałem wrócić z powrotem do treningu i zrobił się jakiś stan nawykowy wypadania barku. Powoli zacząłem się szykować do operacji, znowu przerwa, wcześniej już miałem problemy z kolanami i w jakiś sposób ten wyczyn, judo wyczynowe takie, musiało odejść na dalszy plan. W tym samym czasie mniej więcej, w którym to się stało, zobaczyłem kasetę z pierwszymi walkami UFC i tam Roy Gracie pokonywał wszystkich właśnie technikami w parterze. Zafascynowałem się tą osobą i też chciałem trenować to samo co on. W Playboyu był cały artykuł właśnie o brazylijskim jiu-jitsu i sam to też się dowiedziałem, że w Poznaniu jest klub brazylijskiego jiu-jitsu, więc postanowiłem, że odwiedzę ten klub. Pełen takich nadziei, że wszyscy muszą wiedzieć, gdzie jest klub brazylijskiego jiu-jitsu, wsiadłem do taksówki i mówię do taksówkarza, że mnie zawiózł do klubu brazylijskiego jiu-jitsu. Nie znałem adresu. Taksówkarz popatrzył na mnie jak na idiotę, z czego nie dziwię mu się, że sam na siebie tak popatrzą. Zdziwiłem się, że nie wiem, wsiadłem do drugiej taksówki. Okazało się, że drugi taksówkarz też nie wie, gdzie jest klub brazylijskiego jiu-jitsu. Więc wróciłem. Wróciłem do Szczecina i dalej szukałem, gdzie to może być. I znowu trafiła mi się w ręce gazeta, z tego co pamiętam, chyba Samurai, czy jakaś taka nazwa. I tam już był adres klubu, gdzie to brazylijskie jiu-jitsu było prowadzone. Od razu zadzwoniłem, powiedziałem, że przyjadę na tydzień i zapisałem się na wszystkie treningi. I tam właśnie poznałem Karola Matuszczaka i z nim stawiałem pierwsze kroki w brazylijskim jiu-jitsu. Po Mistrzostwach Europy w 2006 roku w Lizbonie, kiedy to w brązowych pasach wygrałem kategorię swoją i absoluto, czyli Open, wróciłem do domu, wszedłem na internet i tam na stronie mojego mistrza Giorgio Macaco Patino zobaczyłem jakiś news po portugalsku, gdzie było Mariusz Linke, z tego co zrozumiałem, i Fixa Preta, czyli Czarny Pas. Poprosiłem chyba z 5 czy 6 kolegów, żeby starali mi się to przetłumaczyć, bo wtedy nawet nie umiałem jeszcze korzystać z Google Translatora. No i okazało się, że Macaco mnie nominował na Czarny Pas i zakomunikował, że przy pierwszej sposobności, kiedy mnie spotka, dostanę ten Czarny Pas. Czyli tak naprawdę historycznie ten Czarny Pas dostałem w maju, a tak naprawdę dostałem go w pierwszym weekendzie, z tego co pamiętam, pierwszy weekend lutego. Wtedy o tym przeczytałem. Uwierzcie mi, że nie mogłem chyba spać ze 3 nocy. Nie wierzyłem w to, że to mi się udało, bo będąc w 2002 roku w grudniu, pierwszy raz pojechałem do Brazylii, stałem na samym końcu szeregu, bo w brazylijskim jiu-jitsu staje się na zbiórkę
w kolejności pasów i białe pasy stoją na końcu. Ja nie dość tego, że byłem białym pasem, byłem obcokrajowcem, którego nikt nie rozumiał, bo wtedy też nie umiałem ani słowa po angielsku. Stałem na samym końcu, a później przyjeżdżając do Brazylii prowadziłem tam zajęcia w tej samej szkole, gdzie stałem na końcu. Także no mówię, no niemożliwe nie istnieje, to jest naprawdę, ktoś fajnie to wymyślił, mimo że to jest reklama, ale oddaje sens życia i warto temu się podporządkować, bo można wszystko. Albo przynajmniej starać się, że można wszystko, bo w momencie, kiedy nam się nie uda, się staraliśmy, to wiemy, że no nie było nam to dane. A w momencie, kiedy nie spróbujemy, to zawsze będziemy się łudzić na bujane fotelu w starym wieku, że może gdybym spróbował, to dałem radę. Dałem, super. Nie dałem, zrobiłem wszystko, żeby można było to zrobić, ale nie udało się. No tak czasami bywa. Jeżeli chodzi o marzenia sportowe, to moje osiągnięcia przerosły moje marzenia. Jeżeli chodzi o mnie, to tak naprawdę liczy się każdy kolejny turniej, który mnie cieszy. Cieszę się, że mogę dalej startować, mogę dalej robić to, co lubię. A jeżeli chodzi o moich wychowanków, to chciałbym żebym wychował jak najlepszych zawodników i jak najlepszych ludzi. Mam nadzieję, że jest grono ludzi, które nie tylko patrzy na sport przez pryzmat osiąganych sukcesów, bo tak jak powiedziałem, nie każdemu to jest dane. Ale Mistrzostwa Świata można osiągnąć na różne sposoby. Dla jednych Mistrzostwem Świata to jest faktycznie złoty medal na Mistrzostwach Świata, a dla kogoś innego Mistrzostwem Świata jest trenowanie mimo ciężkiej choroby. I tutaj właśnie chociażby taka sytuacja, gdzie wczoraj nadałem czarny pas Tomkowi Zbierzakowi, który od 5 lat, czy od 4 lat zmaga się z ciężką chorobą, ale mimo wszystko zasuwa na macie i to, co on robi, to jest dla mnie motywacja do tego, żeby nie poddawać się jakimś przeciwnościom, takim drobnym, wydaje mi się, dla niektórych poważnych, a dla niego drobna, to jest drobna przeciwność. Jesteśmy teraz w Bielawie i to tak jak powiedziałem wcześniej, niemożliwe nie istnieje. Tak samo to można powiedzieć o tym klubie w Bielawie. Spotkałem lata temu Sławka, który przyjechał do mnie jako były bokser. Tak naprawdę o parterze nie miał zielonego pojęcia wtedy, a w tej chwili jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym zawodnikiem. Moim brązowym pasem, w przyszłości będzie moim czarnym pasem. I tak samo w wieku, gdzie ktoś inny myśli, że ja już jestem za stary, on zajął się czymś nowym i pociągnął za sobą no, rzesze młodych chłopaków, którzy robią naprawdę sensowne rzeczy. Przede wszystkim nie należy zapominać o swoich marzeniach. Jeżeli ktoś o czymś marzy, to nie można odrzucać tych marzeń, odkładać na półkę, bo albo że nam się to nie uda, albo może odłożymy na później. Na później to już nie ma czasu wtedy. Tak naprawdę, odkąd pamiętam właśnie, chciałem być mistrzem i myślę, że to mi się udało. Ale tak naprawdę to jest cały czas konsekwencja, bo co bym w życiu nie robił, to zawsze byłem na treningu i zawsze miałem i do tej pory mam ten cel, żeby stawać się coraz lepszym. A dzięki temu, że jestem coraz lepszym sportowcem, wydaje mi się, że jestem coraz lepszym człowiekiem, wyciszonym, nieagresywnym. Naprawdę jestem szczęśliwy z tego.